fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Wskazówka z Ewangelii jest bardzo jasna, a nawet może wywoływać pewien w nas wstrząs, bo Jezus ostrzega przed grzeszną postawą naszego serca, przed chciwością. A ileż to razy myślimy, że my musimy być samowystarczalni? Ileż to razy chcemy się zabezpieczyć materialnie, wszystko mieć pod kontrolą, tak by nas nic nie zaskoczyło? Wiemy, że taka postawa jest bardzo złudna. Jezus mówi o tym w przypowieści o rolniku, co chciał zebrać plony i zabezpieczyć się na przyszłość, a teraz używać życia do woli. To jest duża pokusa, by tak złudnie ustawiać swoje życie. Ale niestety nie jeden człowiek tak czynił. A gdzie pokora? A gdzie świadomość, że nie wszystko ode mnie zależy, że naprawdę nie mogę jako człowiek przewidzieć swojej przyszłości? Ileż to razy życie nas zaskakuje, choćby przez różne trudności, choroby. Potrzebujemy pokornego czynienia naszej powinności, ufnego patrzenia na Boga, co daje talenty, daje zdolności, byśmy rozwijali się w prawdziwej miłości. Czasem przydałoby się nam pamiętać słowa świętego Grzegorza z Nazianzu. O Chryste, rozczarowała mnie moja przesadna pycha. Z wysokości spadłem bardzo nisko, lecz podnieś mnie znów, bo widzę, że sam się oszukiwałem. Matce Najświętszej powierzamy nasze teraz. Ona pomoże nam. Pomoże nam z sercem pokornym służyć, dawać siebie, nieść dobro, jak ona to czyniła. Ona żyła Bożym planem, nie uciekała od Boga, Jego plan wobec niej przyjmowała. A nam tak często zdarza się uciekać od Boga, od Jego planów. W różańcu wołajmy o wielkie serce dla Boga i dla braci. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,